Luka po tanich flagowcach Xiaomi pozostała nieuzupełniona, chyba że w to miejsce wkracza Oppo Reno 3 Pro, który staje się w tym momencie bardzo racjonalną propozycją. Czy trzeba się obawiać tego zakupu? Mam na imię Bartek, a Reno 3 Pro jest ciekawsze niż mogłoby się komukolwiek wydawać. Reno 3 Pro nie ma wysuwanego aparatu do selfie, co stało się poniekąd ikoną tej linii. Nie oznacza to jednak, że 3 Pro nie jest ciekawie wykonanym smartfonem. Konstrukcja tego modelu ma szereg zalet i jedną wadę. Żeby skończyć pozytywnie, najpierw o tym minusie. Obudowa jest przeraźliwie śliska. Gdyby nie współczesna fizyka, to tym modelem Oppo mogłoby zakwestionować teorię tarcia ciał stałych, bo naprawdę trudno jest utrzymać ten model w rękach. Tutaj obowiązkowo upatruję szkło na ekranie w razie W i etui, jeżeli chcecie, żeby ten telefon Wam trochę posłużył. Etui niestety zabije piękny efekt tyłu obudowy, wygenerowany poprzez połączenie metalicznej tekstury na szkle, w tym przypadku Gorilla Glass 5. Wykończenie satynowe coś a la LG V40 czy Motorola One Zoom. Reno ma spłaszczone krawędzie górną i dolną, a dobre wyważenie powoduje, że bez problemu postawicie to urządzenie pionowo. To co jest creme de la creme w tym modelu to waga i grubość. Telefon jest mega opływowy, ostre krawędzie potęgują to wrażenie i w tym momencie uczucie skorzystania z tego smartfona w mojej ocenie jest najlepsze na rynku. Dopóki nam się nie wyśliźnie z rąk, ma się rozumieć. Niestety wodoszczelności w tym modelu nie uświadczymy. Killer flagowców powinien mieć dobry ekran i ten warunek Reno 3 Pro spełnia. Taka ciekawostka ode mnie. Na rynku jest wersja z 5G i bez 5G i oprócz wiadomej różnicy jest jedna pewna dosyć istotna, nawet w wyglądzie. Wersja bez 5G posiada dwa aparaty do selfie. To jednak nie jest najważniejsze. Do tego modelu trafił ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Czekam cały czas na tego typu urządzenie z ekranem 5,2 cala lub w tych okolicach, które z miejsca stanie się bestsellerem. Patrząc na to, co się dzieje na rynku, jeszcze sobie chyba na to poczekam. Zwlekać za to nie będę z pochwałami za reprodukcję barw w Reno 3 Pro. Jest to wyświetlacz, który nie ma czego się wstydzić, choć wartość minimalna podświetlenia w mojej ocenie powinna być trochę niższa. Trafiło do tego urządzenia odświeżanie 90 Hz z trybem automatycznym, który tak jak w Realme 6 sam decyduje, kiedy pobudzić ekran do wyższej częstotliwości odświeżania. Płynność systemu dzięki temu zabiegowi staje się wizualnie lepsza. Ekran pokrywa szkło również Gorilla Glass 5, a zagiętego wyświetlacza nie ma co się bać, bo pochylenie jest minimalne, co też nie wpływa na komfort użytkowania. Kolokwialnie mówiąc, bezramkowość również jest obecna, konstrukcja wygląda całkiem nowocześnie. Nowoczesny smartfon to i również skaner odcisków palców w ekranie. Ten w Reno 3 Pro sprawuje się bardzo dobrze, w końcu do tego nas Oppo przyzwyczaiło. Mamy do tego rozpoznawanie naszej twarzy, czyli możemy odblokować telefon spoglądając na niego i reakcja jest bardzo szybka, także ani na jedną, ani na drugą metodę narzekać nie można. Kluczowe w pozycjonowaniu tego urządzenia okazać się mogą podzespoły. Cena niska nie jest, ale na tle tegorocznych flagowców można powiedzieć, że zachęca. Otrzymuję w tym modelu 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 765G, który można znaleźć w Motorola Edge czy Realme X55G. 3 Pro występuje w wariancie 12 GB RAM, a taki rozmiar był zarezerwowany do tej pory dla smartfonów gigantów. Wariant pamięciowy wybierajcie rozsądnie, bo nie zaimplementujecie tutaj karty SD. Nawet najniższy wariant pamięciowy 128 GB dawa komfort pracy z plikami. Bardzo dobrze, że Oppo nie kombinuje i serwuje nam Androida 10. Pojawia się on w towarzystwie nakładki ColorOS 7. Aplikacje dobrze trzymane są w ramie, choć dosyć agresywnie działa optymalizacja zużycia energii i telefon lubi sobie zamknąć jakiś program w celu oszczędzania baterii. Można to skorygować w ustawieniach. Jak Oppo to i bogate różne opcje. Mamy inteligentny pasek boczny ze skrótami do różnych programów i szybkich czynności. Chcąc wychillować, można skorzystać z aplikacji Oppo Relax, która serwuje nam różne melodyjki, jest zbudowany szybki program do montażu filmów i zdjęć, ale jest ograniczony do tego stopnia, że z zamkniętymi oczami wybieramy motyw, muzyczkę i heja, także specjalnie z nim się nie pobawicie. Reno 3 Pro działa tak jak powinien działać i pomimo braku najmocniejszego procesora na rynku, moim zdaniem powinniście być zadowoleni z tego smartfona w trakcie takiego codziennego użytkowania. Pamiętacie głośniki Boombox od LG? One w jakiś tam sposób rezonowały, gdy odkładaliśmy telefon na płaską powierzchnię, dzięki temu mogliśmy usłyszeć więcej basów. W Reno 3 Pro co prawda takich głośników nie mamy, ale mamy stereo, które działa naprawdę bardzo dobrze. Do tego, jeżeli położymy telefon właśnie na płaskiej powierzchni,
to usłyszymy naprawdę dużo więcej basów. I mogę śmiało powiedzieć, że Renault 3 Pro miło zaskoczył mnie jakością dźwięku właśnie na głośnikach multimedialnych. Renault nie ma jacka 3,5 mm, więc musimy się posiłkować przejściówkami do USB-C. Testowany smartfon radzi sobie dobrze z reprodukcją dźwięku na słuchawkach i nawet powiedziałbym, że brzmienie jest bez zastrzeżeń. Korektor dźwiękowy opiera się na Dolby Atmos. Niestety nie uzyskamy wielkich zmian dźwiękowych korzystając z niego. Największe różnice czuć przy aktywnym korektorze, ale nadal to nie jest to, czego się spodziewałem. W przypadku aparatu mamy jeden obiektyw, który nie jest zbyt często widywany w smartfonach. Najpierw o tych standardowych. Między innymi to główny o rozdzielczości 48 megapikseli, o jasności 1.7. Szeroki kąt ma rozdzielczość 8 megapikseli, a teleobiektyw, który serwuje dwukrotny zoom optyczny i pięciokrotny zoom hybrydowy, ma 13 megapikseli. Ten nietypowy to czwarty, który rejestruje tylko czerń i biel. Tylko główna matryca w tym przypadku ma optyczną stabilizację obrazu. Domyślnie zdjęcia wykonywane są w 12 megapikselach, ale możemy przełączyć się na 48 megapikseli, jeżeli komukolwiek to jest do szczęścia potrzebne. Tutaj chcę zauważyć, że naturalny bokeh jest naprawdę przyjemny dla oka, jest dosyć głęboki, może nie aż tak jak w Mi Note 10 czy P40 Pro, natomiast byłem miło zaskoczony tym, co otrzymujemy na zdjęciach. W aplikacji aparatu jest tryb olśniewający kolor. Działa to podobnie do trybu wzmocnienia chromatycznego w Realme, czyli podbija przede wszystkim barwy. W tym modelu działa to zbyt mocno, przez co kolory dostają bardzo nieprzyjemnych dla oka odcieni. Tak jak dwukrotny zoom wygląda dobrze, tak pięciokrotne przybliżenie hybrydowe oferuje już spore straty jakościowe. Jest mniej informacji, jest dużo szumów i to tylko trochę lepiej wygląda niż normalny zoom cyfrowy. Bez przybliżenia Renault 3 Pro radzi sobie poprawnie i tutaj złego słowa nie powiem. Po dłuższej przygodzie z 3 Pro widzę, że domyślna saturacja na zdjęciach jest zupełnie wystarczająca, także korzystanie z olśniewającego koloru tylko psuje fotki. Szeroki kąt potężnie mnie rozczarował. Zdjęcia są nieostre, rozmazane. Na krawędziach różnych obiektów pojawia się spora aberracja chromatyczna, objawiająca się fioletowymi kreskami. Bardzo źle to wygląda. Szeroki kąt ma autofokus i za to pochwała, oraz automatycznie wykrywa przybliżenie do danego obiektu, przełączając się w tym momencie w tryb makro. Może niepoprawna detekcja kadru i przełączanie się bez wiedzy użytkownika w tryb makro, bo akurat wtedy, gdy się przełącza, to informuje nas taką etykietą. I właśnie może to jest przyczyna problemów z ostrością. Tak czy inaczej, to jest do poprawy. W nocy jest dobrze, jeżeli Renault dostaje choć odrobinę światła, na którym może popracować w trybie Ultra Night. Specyfika działania jest podobna do trybu nocnego w Huawei'ach. Jest dynamiczne wyostrzanie zdjęć i agresywne wygładzanie szumów. Są spore różnice pomiędzy trybem auto a nocnym. Ogólnie fotki w nocy są spoko. Pokłony przed Oppo za wycięcie tła w trybie nagrywania wideo. Jest to mega estetyczne, nie popełnia błędów, no i ogólnie wow. W końcu coś, co można pokazać znajomym bez wstydu. Mamy tryb stabilizacji z dwiema opcjami, Standard oraz Pro, gdzie Pro wykorzystuje szeroki kąt do nagrywania. Mamy bardzo szerokie ustawienia selfie z korekcją naszej twarzy przy pomocy sztucznej inteligencji. Pstrykacz ma 32 megapiksele i robi naprawdę świetne selfie. Są szczegółowe z dobrym, ale nieagresywnym wygładzeniem twarzy. Wyglądamy na nich zwyczajnie korzystnie. Renault 3 Pro w wariancie, który testuję, obsługuje 5G. Rozmowy telefoniczne pochwalam, a moi rozmówcy mówili, że dobrze było mnie słychać. Prędkości na Wi-Fi i LTE są adekwatne do tej półki cenowej. Nie zabrakło oczywiście NFC. To, co niezwykle ważne, to oczywiście bateria. Pracując przy odświeżaniu 90 Hz osiągałem wyniki od 6 do 7 godzin pracy na ekranie, czyli jest dobrze. Spotkanie z ładowarką raz na 2 dni jest do osiągnięcia. A te spotkania są super miłe, bo ładowanie VOOC 4.0 jest 30-watowe i pozwala na pełne naładowanie akumulatora od zera w około godzinę, co mówi samo za siebie. Szybką ładowarkę otrzymujemy w zestawie. W gwoli ścisłości bateria ma 4025 mAh, nie ma za to ładowania indukcyjnego. Gdybym w tym momencie miał nominować jakikolwiek smartfon do miana największego zaskoczenia pierwszej połowy 2020 roku, no to poważnie zastanowiłbym się nad tym smartfonem. Jest on ciekawie wykonany, ma przyzwoite multimedia, co prawda wiadomo, są pewne uchybienia, ale nie inaczej mogło być w tej cenie. I wydaje mi się, że Renault 3 Pro, jeżeli jeszcze trochę stanieje, to może naprawdę zamieszać i uświadomić wielu osobom, że wcale nie muszą wydawać 3, 4 czy nawet 5 tysięcy złotych na smartfon, który ma działać topowo, który ma dawać naprawdę wysokiej jakości multimedia. No i właśnie tak jest Renault 3 Pro.
To wszystko z mojej strony. Cześć i do zobaczenia.